Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to czwarty, kurde, to już czwarty odcinek z gry Wiedźmin 2. No i dzisiaj będziemy szukali trolicy. Znaczy w zasadzie to jej głowy, najprawdopodobniej w tutejszych domkach. Ponieważ, jak dobrze pamiętacie, troll mostowy, czy nie wiem jak go nazwać, stracił żonę. Rozpił się przez to. I dopóki nie... nie pomścimy tej żony, czy po prostu, nie wiem, nie znajdziemy jej głowy, nie wiem o co dokładnie, co mamy dokładnie zrobić, ale generalnie znaleźć po prostu jej ciało, bądź część ciała. A czy dziewczyna może zostać wiedźminem? Niestety, znaczy tak, ale nie wiadomo jak robić mutację teraz, tak. W każdym razie, no, potrzebujemy po prostu tej głowy trolicy. Kurde, no w tutejszych domach... nie mamy tego trofeum na pewno. A tu jest jeszcze dom w sumie, tej zielarki. No to może w tym będzie. Nie, no niby nie ma. O, jakaś książka, Veiopatis. Veiopatis, zapomniany bożek z Doliny Pontaru, odbiera jeszcze cześć w leśnych osadach, ale jego czas już przeminął. Ofiary składają mu jeszcze nieliczne kapłanki, czarownice, ale nikt już nie chce uczestniczyć w ich obrzędach. Za czasów ludzkiej kolonizacji Veiopatis był bóstwem strażniczym, kojarzonym z przyjazną rzeką i strzegącym ludzi przed niebezpieczeństwami lasu. Supy z jego podobizną wytyczały granice między tymi co oswojone, a tym co dzikie i niebezpieczne. Veiopatis dawał ludziom ryby i ułatwiał żeglugę, a jego imieniem odganiano bestie. Był jednak kapryśny i groźny. Dzisiaj, gdy wędrujący przez las natrafiają na bałwana z otwartą paszczą, sądzą, że mają do czynienia z podobizną okrutnego monstru. Ciekawe. Będziemy wiedzieli, jak się natkniemy w lesie, że... oznacza, że tutaj kiedyś była granica, bądź dalej jest granica między tym co dzikie, a ten. A tutaj też mnie chyba nie było w sumie. Już nie wiem gdzie byłem. O kuźwa. No mamy problem. Głowa trolicy. No. Żegota popełnił błąd. Skąd masz ten łeb? Kupiłem. Majątek wydałem, ale warto było. W Bindudze nikt nie ma trollowej głowy. Kto ci sprzedał? Dymitr. Kto inny odważyłby się trola w leżu zdybać? A tego Dymitra gdzie znajdę? Tego nie wiem, ale wieczorem na pewno trafisz na jego kompanów w karczmie. Potrzebujemy tej głowy? Odkupię od ciebie tę głowę. A w życiu? Łeb jest mój, no i chuj. Dobrze zapłacę. Chyba, że wolisz barter. Jak już, to możemy zagrać w kości. Jeśliś tego wart, oczywiście. Dzięki. Pomogłeś mi. Okej. Okay. W kości o głowę trolla. O. Chciałbym zagrać w kości. Z byle kim nie gram. Jak się dowiem, że coś umiesz, to... No ty kurwa chuju. Oczywiście żartuję, nie wyzywam. Tylko się wczuwam imersyjnie, tak? Kurde, Dymitr jakiś byś śmielił zajebać trolicę. No trochę wstyd. Trochę wstyd, bym powiedział. Teraz sobie kładę pod nogi wpierdolili mieszkańcy. Znaczy, mam nadzieję, że to nie jest mieszkaniec, tylko po prostu jakiś najemnik, który tędy przychodzi. Jak go zabije, to nikt nie będzie miał z tym problemu. No kurde, źle zrobi. Bardzo źle. Pracujesz dla Dymitra? A ty to kto? Bo widzisz, chojraku, trochu się już gubię. Przysyła cię ta szmata, chłopaki od Fistechu czy Lorena? Gadaj mi tu zaraz. Słyszałem, że upolowaliście trolla. Nie twój zasrany interes. O kurwa, ale dobry tekst. Gadaj, gdzie Dymitr, albo zrobi ci pasztet z ryja. Spróbuj! Na miecze czy na pięści? Na pięści. Powiem wszystko. Zamieniam się w słuch. Dymitr jest na cmentarzu koło Bindugi. No wiele mi to mi nie mówi, ale miejmy nadzieję, że wskaźnik mam to... Znaczy Binduga wiem gdzie jest, ale cmentarza to ja tam nie widziałem. No mamy czterech zabijaków przed nami i jeden stwierdził, że się wyszcza. Źródek. Źródek. Loredo się pozna, że to zwykły elf, a nie żadna wiewiórka. Gówno się pozna. Uszy szpiczaste, szpiczaste. Wsadzimy truchło w zielone łachy. Aha. I Loredo zapłaci stówę.
tyle daje od łba. Ponoć Malena dostaje jeszcze więcej. Musi obrabianie strażników to lepszy interes niż obrabianie elfów. Ani słowa więcej o tej kurwie, jasne? O. Zdradziecka szmata. Już niedługo się z nią policzę. Malena. Za słabo jej dogadzałeś. Nie można dziewczyny winić za ambicje. A sztywny delikwent na ziemi to kto? To będzie sublokator naszego wiewióra. Jakiś szpicel z Wizimy. Loredo kazał się go pozbyć, więc skoro mamy wakat na żalniku, trzeba wykorzystać okazję. Nie wygląda na szpiega. Trupy nigdy nie wyglądają na szpiegów. A, i trzeba go przeszukać, no, zanim pójdzie do ziemi. No to jesteś Dimitr? A co cię to kurwa obchodzi? Masz pozdrowienie od trolla. Zabić go! O kurwa! Ja cię pierdolę! To się wjebałem jak śliwki kompot. Ojeju, oni napierdalają motę. Kurwa, czymś rzucają we mnie. Zajebał mnie. Ciężko ich, kurde, rozwalić się. Znaczy no, z miksturami byłoby łatwiej, ale... Szkoda mi mikstur na bandytów. Dobra, został nam sam Dimitr. Więc teraz już powinno pójść z górki, mimo że rzuca. O kurde, żyjesz jeszcze. I... Podrobił mi kręciołek. Kurwa, co to było? Weźmy tutaj wszystko, jakiś klucz do kryjówki bandytów, tylko ciulwi, gdzie ona się znajduje generalnie. List żelazny Dimitra. Do wszystkich dowódców drużyn i oficerów. Okaziciel tego dokumentu, człowiek imieniem Dimitr, działa z polecenia komendanta Bernarda Loredo. Nie należy mu robić żadnych wstrętów, a jeśli uczyni coś przeciw prawom Temerii, nie wolno go karać, lecz trzeba niezwłocznie donieść o postępku komendantowi. Z rozkazu Bernarda Loredo, komendanta garnizonu Flotsam, Ludwig Mers. Okej, czyli widzę, że on miał tutaj jakieś układy, no. No nic, to możemy już pójść do trolla, powiedzieć mu, że się udało. Zająć sprawą, ukaraliśmy morderców. Morderców jak należy. Znaczy no wiadomo, najlepiej by było, jakbyśmy przywrócili życie jego żonie, ale... Tego niestety jako wiedźmini zrobić nie możemy. Dobry jego masz... Daj wódki, krasnolud! Woda ci się na oczy rzuciła. Bo coś wrócił. Ukarałem morderców twojej żony. Mojej. Znajdziesz to, co z nich zostało na cmentarzu. Znajdę. I naprawisz most. Naprawię. Tylko żeby ci się łapy nie trzęsły. Koniec chlania, spokój w głowie. Okej. No, to jasno sobie tutaj wyznaczył cele troll. Jesteś mi winien 200 orenów. Dostaniesz 100. Widzisz, umówiłem się z tobą i z trollem. On dotrzymał słowa. Ty nie. Nie mam tyle pieniędzy. Poszukaj dobrze. A jak nie znajdę? Wtedy to ja poszukam. Rozbój. Może nażyj się. No. Nie rozbój, tylko umowa. No jak było się nie umawiać na 200, tylko na 100, jak faktycznie tyle byłeś w stanie dać bez większych problemów finansowych, a jak już się ugadałeś, no to przykro mi, chuj ci w dupę i płacz, nie? Proste. Spotkaj się z Zigim wieczorem pod karczmą między 21 a 2 w nocy. O, właśnie. To nie wiem w sumie. A, to na pięści jakaś ten... turniej, czy coś. Zobaczmy, czy to jest Ziggy. Stawianie na moich chłopaków żaden kurwa ból. Już oni się odwdzięczą, jakem Ziggy król. Kogo to widzą oczy Ziggiego króla? Przemyślałeś moją propozycję? Może jakiś... Tylko wtedy, jak się zdecydujesz. Na razie musi ci wystarczyć obietnicę. Ze mnie zmarnujesz się, wytrzepując kurz z gaci pijaków po... Więc jak? Dobra, no zobaczmy. Jestem gotowy. Pobijmy się trochę. Wytłumaczę ci wszystko po drodze.
Mów. Wiesz, z czego słynie Flotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko dwa miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i nie jedno zobaczy. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Upatrzyłem ciebie i niebo żałujesz. A teraz chodźmy tam, gdzie chłopiec staje się mężczyzną, a zwykły zabawiaka mistrze. Nie pachnie krwioła po tym. Nie poznajesz Zigiego króla? Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Zigi król innych nie zatrudnia. Ta, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić żelastwo. Całe. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Dobra. Czyli takie w zasadzie legalne ten bitki. Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je organizuje. Tutaj stawia się wielkie sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Zigi Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. Czyli menadżera znaleźliśmy do walk. Trenera. Nie trenera, ale gościa, co nam walki będzie ogarniał i trzepał na nas hajs. My zarobimy tylko ułamek zaledwie z tego. O, brzmi uczciwie. Co to kurwa na cmentarzu? Patrzcie, patrzcie! Zigi Boazen wrócił! I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Ciekawie się zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zigim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Za trochę orenów, bardzo chętnie. Tylko mam nadzieję, że dostanę jakąś wypłatę za to. Wspaniale! Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach! Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie suchy. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną. Może suchy się zmoczy. Wryja go! Dobra. Muszę się skupić. Kurwa, przypadkowo S nacisnąłem zamiast A. Ale spokojnie. Dobisz, skurwysyna! Jak z kimś o takich gabarytach przegram, to trochę wstyd będzie. Dobra. Mam nadzieję, że nam się zdrowie zregeneruje przed następną walką. Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko, raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. No, mam nadzieję, że się zregenerowałem. Mogę zapisać w trakcie dialogu? Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. Wryja go! No, mamy. Dobrze, kurde. No, czasem sobie nie trafię w tego. Jesteś odkryciem mojego życia! Idzie. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Jako żywo! Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z frędzlami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. To Tyson? Tyson, ale to Flotsam? Dawać do tego Kutasa. Wryja go! Dobra, mamy. Kutas opadł. Pięknie. Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci! Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we czterech się na niego nie porywają. Zdenek? A my ze Zdenkiem przypadkiem w pierwszej części nie walczymy? Ja jestem sam. Właśnie. Wiedźminie! Pozwól do mnie. Piękna technika. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Do czego zmierzasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy.
Trzecia część kuli jest twoja. I to nie jest propozycja. A, teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzaj, dziadu. O kurwa. Ten zdenek mi wpierdoli zaraz. Ale no wygląda identycznie jak tamten, z którym walczyłem raz. W poprzedniej części też był taki brodaty, chudy. Żebyś nigdy nie pomyślał, że on się bije. Tylko, że czaruje prędzej. A to takie rzeczy. Dobra, no najwyżej jak przegram, no to dlatego, że pieniądze chciałem, tak? A jak wygram, to dlatego, że jestem uczciwy. No. Mamy win-win situation. Zaraz kolejnego zęba mu wybiję, jak ktoś pamięta, jak się ostatni skończył pojedynek. I co lore do napa. Zdenek. Płacz. Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. A nie mówiłem, że wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa, w każdej karczmie darmowe kolejki, że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędzasz je w moim imieniu. Nawet kurwa mnie pieniądze interesują, a nie... No, 200 oren. No i dobrze. Wkurza mnie tylko, że zawsze muszę od nowa sobie ten ekwipunek cały zakładać, no ale cóż. Życie. Co tam zrobi nam ten Loreto za to, że wygraliśmy? Jestem ciekawy, jak się odwdzięczy. Ty petardy sobie też niby dam, chociaż nie wiem, kurde, jakich używać. Zapomniałem. Więc aktualnie tam i siedzą i... I siedzą to wszystko. O kurcze, tego zadania biada zwyciężonym nie wykonałem. Bo tutaj pamiętacie, powstrzymałem jednego ludka. W pierwszym odcinku, żeby nie zabijał, znaczy żeby strażnicy nie zabili jednego tam ludka. Tam powiedziałem im, że smok nadlatuje i że lepiej, żeby uciekali. On tu wychodzi na to, że więcej mogłem zrobić w tym celu i że tylko... No przeczytam wam. We wnętrzu budynku wojacy Woltesta pod groźbą śmierci próbowali wyłudzić od mieszkańców złotej kosztowności. Wiedźminowi udało się ostudzić gorące głowy żołnierzy i zdawało się, że masakra została zażegnana. Jednak Geralt dowiedział się, że żołdacy zapędzają mieszkańców do zamkowego, znaczy mieszkańców zamkowego miasteczka do jednej chaty. Zanosiło się na ludobójstwo. No i niestety, kurde, nic z tym nie zrobiłem. Szkoda, bardzo szkoda. No nic, więcej tego błędu nie popełnię na pewno. A co do tej Maleny, to bym z nią pogadał o tym, dlaczego ten Dimitri o niej wspominał. No nic, to na razie tego cieniokosta możemy poszukać. Podjąłem decyzję, że o świcie pójdę, żeby lepiej wszystko widzieć i może mnie potworów będzie. I tutaj mamy ten posąg w ogóle tego Veopatisa, o którym czytaliśmy. Czyli, że tutaj jest ta granica z dziką naturą, a przynajmniej... Kurwa, niegdyś była. Ja cię pierdolę, ile można te pułapki się uderzać. No, w każdym razie tutaj kiedyś była granica. Teraz wiemy, że ona się trochę przesunęła, bo jak wychodzimy z miasta, to od razu już nas biło potwory, więc... No, nie ma łatwo. Cieszę się, że przyszedłeś. Nie, kurwa. Tylko widzisz... Jest jeden problem. Mów. Ja naprawdę zwabiłam tych strażników w pułapkę. To wiem. Znalazłem strzały. Właśnie. Wiesz zbyt dużo. Aha. A tylko trupy nie zdradzają tajemnic. A, i Skojatel, dobra. Myślałem, że w układ jakiś wyjdziemy, skoro cię nie zabiłem. Tylko kłamliwa. No trudno, no mamy ciężkie życie. Wiedźmina Geralta. Nic na to nie poradzimy. Tym razem musimy się zaprzyjaźnić z potworami chyba. Żeby nam pomogły ze Skojatel. No to kurwa ciężka walka jest. No nic, a Melena już sobie zakończyła swój żywot na pewno. Chciał dowalę w tym mieście. To nie będzie tak, że ktoś mi w pułapki będzie wpierdzielał. To nie. Dobra, zabiliśmy Skojatel, jeszcze tego Lickera.
I jest safe chyba, tak? Mogę zapisać? Dobra, no zdaje się, że cieniokost tuż. No ale znając życie, to trzeba zapisać, bo nie wiadomo, co się tu przydarzy nam. Mamy te ruiny elfów i w ogóle. Zgadza się. A czekajcie. O właśnie tak, bo on mówił o jakiejś jaskini. Cedric. O jaskini, przez którą... Nie skini, w której rośnie cienko kosta, ale to nie wiedziałem, że do czegoś takiego zejdę. Nie, rozkurwi mnie coś. Czemu nie mogę tędy przejść? Dobra, chuj, jebać to. Mam nadzieję, że ten cienko kost jest na zewnątrz. I że mogę normalnie po niego pójść, a nie że jest w tej elfiej krypcie, czy chuj wie czym, bo tam nie mogę wejść. Chociaż otworzyłem sobie tę drogę, no ale cóż. Może przez ten wodospad jest jakieś wejście do jaskini. Że wiecie, przez wodę czy coś. O, patrzcie. Zdaje się, że coś tam jest, no. Dobra, mamy. No to git. Cieniokost jest tutaj, tuż przed nami. Musimy teraz wywalczyć z niego wywalczyć o niego z pożeraczem zwłok. Który nas zabije. Zaraz. Dobra, mamy. O kurwa, wybuch! Uniknęliśmy tym razem jego nie wiem co, jego wybuchu. Zdobyliśmy teraz ten eliksir zrobić. To mogę samemu, czy potrzebuję do zielarki pójść i zobaczyć, jak to się robi? Słuchajcie, eliksir mangusta. Jest tu coś takiego. Odporność na truciznę plus 20 000%. Wow. I został nam tylko Kejran już sam w sobie. Ale z nim się jeszcze teraz nie będziemy zajmowali. Ponieważ nie wiem, czy to nie spowoduje, że już nie przeniesiemy do innej lokacji, czy coś. Nie mam pojęcia. W każdym razie popoczniaki bym po prostu chciał się zająć. O, Malenu. Oho, ta. Malena. Nie wiem, czy zabić Malenę. Ale no jakaś kara musi być, bo to naprawdę przesada, nie? A czekajcie. Bo jest zlecenie jeszcze na Endriagi. Muszę zniszczyć korony Endriag i zabić królowę. I nie wiem, czy nie jestem akurat przed tym miejscem, więc dobrze by było się tym zająć teraz. Bo tutaj strasznie dużo ich stąd wychodzi. Więc mam takie podejrzenie, że gdzieś tutaj w tej okolicy tak te królowe musiał być. Nie wiem, gdzie dokładnie jeszcze, ale gdzieś tutaj. Koko. O kurde! Tu nam obrońcy przychodzą, no mogą się tego spodziewać w sumie. Nie wiem, ile tych kokonów będzie w lesie, ale ja bym strzelał, że może być ich multum. To już trzeci teraz. O kurwa! Królowa! O chuj! Przepraszam, no dostałem zlecenie, przykro mi. Nie mam innego wyboru, no nie chciałem tego robić, naprawdę. A to może jest... Nie, bo to na krabo pająka Jorvet chyba polował. A to jest królowa jednak. Nie wiem, czy mogę z nią tak na chama pójść i bić. O kurwa, nie! Nie, nie mogę. Więc tak, jaskółeczka. Dawaj, złotko. Jest! Mamy to. Kurde, je! O, wszystko się musiałem przyciągnąć z wrażenia. Udało się, mamy jakieś mutageny, ciudzie to. Haj, to nie wszystko. To takich jest kilka. Zabij królowe, ile jeszcze ich zostało, nie wiadomo. No to następne to innym razem sobie może już załatwię. Bo to jest naprawdę, kurde, ciężkie bardzo. Do zrobienia, a sobie ten poziom rozdysponujmy w ogóle. I kto by tu pójść? Już w magię, szermierkę, czy ten trening wymaksować? Bo bym szczerze ten trening wymaksował, bo na drugim poziomie te umiejętności, patrzcie ile rzeczy nam dają, no są znacznie lepsze. Znacznie. Ja bym sobie z tą żywotnością wziął. Bo mi często tego HP brakuje nagle.
A teraz jak będziemy mieli znacznie więcej życia, na początku szczególnie to jest przydatne, no to... to dłużej będziemy mogli powalczyć z takimi... uśwa... potworami. Dobra, gdzie jest ta Marlena? Marlena? Melana? Malena. No powinna być w dzielnicy nieludzi generalnie w sumie. Tylko, że my na tej dzielnicy chyba jesteśmy, nie? Masz pozdrowienia od komendanta. Lepiej uważaj, wiedźminie! Co? Pozdrowienia od komendanta? Panie Bohen? Nie wiem, czemu oni się tak chcieli, szczerze. Nie rozumiem. O co chodzi? Witamy. Można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Chcieliśmy ją przetestować w wyzimie, w laboratorium. Widząc Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, dwa, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania. Nie możemy zdradzić nic więcej. Wchodzisz w to? Nie ma mowy. Nie ma mowy. Mówi się trudno. Spróbujemy gdzie indziej. Już mnie wykiwał jeden pseudonaukowiec. Czyli to by mnie zabili pewnie przy zażywaniu tego świństwa. Nie wiem, no póki co jestem na nie. Możecie napisać w komentarzu, czy warto próbować. Bo jeśli tak, no to się was posłucham i tak zrobię, ale... jeśli ma to mnie wykończyć, to nie ma bata. Miranda, już blisko, prawie jak Melan. Wiedźmin? Zgadza się. To musisz coś zrobić z tym łajdackim procederem. Zwyrodnialec ze sklepu bezkarnie sprzedaje truciznę. Myślałem, że to kadzidła. Kadzidła to tylko przykrywka. Ludzie uzależniają się od tego. Tracą zmysły, jak po fistechu. Musisz koniecznie doprowadzić do zamknięcia tego sklepu. Jeżeli go zamkniesz, mieszkańcy Flotsam dobrze ci zapłacą. Porozmawiam z handlarzem. No tak, on sprzedawał fistech, to nam wyszło przy tej bandytach. W moim skromnym sklepie. Podobno jedno z twoich kadzideł to silny narkotyk. Narkotyk? U mnie? Większej bzdury nie słyszałem. Pewna dama mówiła, że działa zupełnie jak fistech. Może dla tej damy wszystko działa zupełnie jak fistech. W takim razie skąd ta nagła popularność kadzidła? Ma piękny zapach? A żebyś wiedział, pracowałem nad nim bardzo długo, a składniki kosztowały mnie fortunę. Stąd ten efekt. Jutro wpadnę z Loredo. Dobrze, już dobrze. Zamknę sklep, tylko błagam. Nic mu nie mów. No i elegancko. Wy coś macie mi do powiedzenia? Widzę, że ci się udało. Dzięki w imieniu całego Flotsam. Oto twoja nagroda. Zobaczmy te karczmy. Bo ona przecież na dolnym piętrze ma dla nieludzi miejsce, tak? Ta część dla nieludzi gorsza czy coś tam. Więc może tutaj się podziewa. Miłego dnia! Nie narozumiaj! Malena, Melana. A? Wiedz, że powierzono mi pewną relikwię, lecz ja sam nie mam z niej korzytku. Bogowie nie oświecili mnie w jej kwestii. Ale jeśli opatrzność czuwa nad tobą i szczęście ci dopisze, możesz ją wygrać w kości. Zapewne zrobisz z niej lepszy użytek niż ja, ignorant. Co zagramy z nim w kości, tylko zapiszę. Nam nasze winy. Wiedz, że po... zapiszę, bo to nie wiadomo, nie? Zakład. Znaczy, jak tu o relikwie chodzi, to nie wiem, czy pieniądze są potrzebne. O, podbił zakład. No dobra. O kurde, 4/6. No to się rzadko zdarza. On miał 4/5. Jo, ale to był ciężki mecz. Szczęście czasem uśmiecha się do ciebie, ale to za mało. Bogowie nie naznaczyli cię, żebyś poniósł dalej moje brzemię. To co z tą relikwią, szczerze? Nie mam fulla iść? Wygrałem, i co teraz? Szczęście czasem uśmiecha się do ciebie. Aha. Pójdźmy do ruin szpitala, o których mówił nam Cedric, gdzie poszła dwójka strażników czy ktoś. Żeby zobaczyć, co tam się wydarzyło, że ci strażnicy nie wrócili. Czy to jakaś bestia, czy może duch, czy chuj wie co w sumie.
Jestem ciekawy w ogóle, czy jak już się pozbędę tych Endriak, to czy będzie rzeczywiście ich mniej w tym lesie, czy dalej będą one mnie nawiedzały i przeszkadzały w tutejszych łowach, czy tam podróżach. O! Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. O, koni. Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandhuber. Jestem medykiem z Edirne. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley... Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża. Ratuj! Co to tam? A nekery. Ale kurwa, ile tych nekerów? Jakieś oszalałe. Ty co, nekery były w tym szpitalu? Coś jeszcze? Zobaczmy. Pułapka. O kurczę. Piesek został zarżnięty. To trzeba pomyśleć w ca przynajmniej. Oto on. Szkoda. Znowu pożeracz trupów będzie? O kurwa. Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Duch Nilfgaardczyka? Akta szpitala. O kurwa, i mamy upiory. Kurwa mać, no! Jebane tupy! Sorry. Się trochę wkurzy. Nie wiem, powinienem chyba jakiś lepszy prowiant sobie zrobić, mam wrażenie, przygotować. A nie latać z tymi podstawowymi mieczami, co mam od początku gry. To by mi może lepiej szło. Kurwa. Mam nowy pomysł. Mianowicie, żeby z Axis spróbować, bo Axis, z tego co wiem, to przyjmuje kontrolę nad jednym z oponentów i dzięki temu będzie nie 2 na 1 na mnie, tylko między sobą się będą biły. Kurwa, jak to działa? O. Dobra. I nie wiem, czy to ma jakiś czasowy limit, czy co, ale... Niech się biją między sobą. One biją się między sobą. W teorii wszystko idzie po żądalu. Dobra, no i pozostał nam ostatni. No i na jednego to bardzo fajnie się walczy, nie? Co jest? Jeszcze coś? Co tam się z tobą dzieje, ziomeczku? Wcale nie musieli mi tego robić. Ci ludzie byli niewinni. A ja? Jakąś historię opowiada. Bo sęk w tym, że przez ilość wyjebek, jaką miałem, już zapomniałem. No, nie wiem, co się działo w tej historii. Brzmi ona trochę przypadła. Nie będę ich grozał. Nie możemy skończyć mi twarzy. To choroba świętego Wita. Ślini się, jest niebezpieczny, zamknąć go! Co się boli! Dzieje? Boli! Dziwne rzeczy tu się dzieją naprawdę. O kurwa, mać! Dobra, szybko akcji na jednego. Niech mi pomoże i się nie biją między sobą. I to jest jedyna metoda na upiory, kiedy ja nie mam wystarczająco dużo siły. No i super, wchodzimy teraz na gotowe. Jak można żyć? Skąd
akta szpitala kolejny. O, to w sumie przeczytajmy te akta szpitala. Więc tak, mamy zwykłe akta. Okej, to akta pierwsze. Karta choroby pacjentki 14. Kobieta wykazuje silne objawy schizofrenii. Chroniąc jej urodę, zdecydowałem się zrezygnować z terapii rozpaloną obręczą, obstając tylko przy ziołach w zwiększonej dawce. Ze względu na ataki agresji nakazałem skuć pacjentkę łańcuchami. Malunki, które wykonuje na ścianach do analizy. Okej. Tutaj akta trzecie. Pacjent zachorował na dysenterię. Nie ma już dla niego nadziei. Nakazałem odizolowanie i modły w jego intencji. Postanowiłem również zwiększyć dawkę moich ziół. Nawiasem mówiąc, zdaje mi się, że owszem, leczą, ale i rozwiązują języki. Gdzie teraz mam iść? Tędy, tak? Bardzo boli. Błagam, pomóż, daj leki. Zasługują na cierpienie. Tak bardzo boli. Błagam, pomóż. Ci cywile zasługują, tak? Na cierpienie, czy o co chodzi? Tak próbuję Boga pamiętać, co... Wróżę się, pełznie do mnie. Brać stąd. Co jest? O, to ty. Zostaw mnie! Precz! Opanuj się. To nie moja wina. To nie ja. Nie ja! Co nie ty? Ogień. Wszędzie ogień. Nie tak miało być. Nie chciałem tego. Przysięgam. Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy. Może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Brać stąd! Środki uspokajające dla Gridleya, no... Cokolwiek się wydarzyło, zrobiło wrażenie nawet na obłąkanych. Jakieś znaki mamy na ścianach, chuj wie co się dzieje. Oho. Lekarstwo dla Gridleya, no zobaczymy czy go nie opęta, kurwa! Dobra, ale solo z tobą to mogę. Jest wyrównana walka i na nią się mogę napisać. No. Upir pokonany. Jeszcze jakaś skrzynka jest, to może z aktami kolejnymi. Kurwa, kolejny upiór! Jednak były dwa standardowo, tylko ten drugi się nie pokazał! Kurwa, zabił mnie! Ta lokacja jest rozjebana. Znaczy dobra, no nie jest rozjebana, tylko ja jestem słaby. Spójrzmy prawdzie w oczy. Gram na normalnym poziomie trudności, a tak ciężko mi się to wszystko przechodzi, no. Dobra, tu nie ma taktyki na upiory, to po prostu trzeba spamić, jak ktoś lewym przyciskiem rekreacyjnie i nie używać i... To jest klucz do sukcesu z nim, jak coś, więc nie musi dziękować, jak macie z tym problem. Jest to prostsze, niż jeżeli się mogło wydawać. Dobra, mamy... O, akta szpitala drugiej, karta choroby pacjenta 15. No to bardzo chętnie przeczytam. Zobaczmy karty. Pacjent uporczywie snuje urojenia, podtrzymuje, że został porwany przez dziki gon. Snuje fantazję o świecie, w którym doszło do masowego ludobójstwa i w którym po grobach ludzi spacerują jednorożce, innym razem fantazje dotyczą pysznych elfich ogrodów. Pacjent utrzymuje ponadto, że gdy rok temu wyrwał się z niewoli gonu i wrócił, w naszym świecie minęło tak wiele lat, że oglądał groby swoich dzieci. Okej. Tutaj. Akta szpitala drugie, karta choroby z pacjenta 19. Pacjent z długim stażem, najstarszy z żyjących rezydentów, po nieudanej terapii zimną wodą nie rokuje nadziei. Nakazałem skucie łańcuchami i zmniejszenie racji żywności, żeby odebrać chorobie siły i ograniczyć zachowania autodestruktywne. Zacząłem podawać zioła. Więc widzę, że na ziołach wszystko się opiera. Popatrzcie, co ja mam. Jakiś solidny kordelas, który zadaje od 14 do 21 obrażeń, a ja chodzę z tym machakańskim sikilem i się męczy niepotrzebnie. Znaczy wiadomo, mam mniejsze możliwości do ulepszenia, no ale na ten moment jak nic nie mam ulepszonego, no to ten kordelas będzie znacznie lepszy.
to też przygarnąłbym taki ulepszony miecz srebrny. Znaczy nie no, Arendoid jest dobry nawet, nie? Tylko, że ja jestem słaby. Co tam u ciebie, Gridley? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert żyje? Ty i twój kolega kręcicie. To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi całą historię. Historię? Zawsze jest jakaś historia. Mów. Byliśmy edylińskimi żołnierzami. W czasie dawnej wojny z Nilfgaardem pomagałem Rupertowi w lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia zwiadowcy schwytali Nilfgaardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z Armii Czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar, może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i kreślił mapę, a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, zaczął protestować i któryś z naszych rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go poćwiartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuchł pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była. Małomówna i uczynna. Cóż, drugiej nocy zamordowała dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łaskach. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. Rać stąd! Co będzie nas bił teraz? Czy on... Nie, on dalej se idzie. Zostaw mnie! Precz! No dobra, pójdźmy dalej. Zobaczmy, co znajdziemy. Wilk przywiódł wilka. Czego chcesz? Ich śmierci? Dwóch spośród 20 wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. No to się nam trudne wylosowało. Różę się. No ale to sami się na własną... Z własnej woli. I co? Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Gridley! Żyjesz! Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś wiedźminem, pozbądź się go. To mściwy duch. Przyciągnął was na miejsce zbrodni. Zdejmie klątwę w zamian za was. Na bogów! Chyba nie będziesz mu pomagał! Upiór żąda waszych serc i oczu. Musisz go oszukać! Na pewno jest jakiś sposób! Mógłbym wyjąć serca z ciał Nekkerów. Rzecz w tym, że nadal nie wiem, czy warto. Wiedźminie, błagam! Zdobądź świńskie oczy i serce u rzeźnika, cokolwiek! Nie poślesz nas chyba na okrutną śmierć! Świńskie serca? Coś w tym jest.
Nie, no dobra, no. Są debilami. No ale nie trzeba ich od razu mordować. Ja nie będę się przyczyniał do procederu ich śmierci raczej. Tylko bym spróbował z tą intrygą. No jak wyjdzie, to wyjdzie. A jak nie, to nie. No dobrze, że nie zapragnął ich ciał. Tylko ich narządów. Zapiś robi oczy i serca Neckerów. Aha, dobra. Czyli nie muszę iść do rzeźnika, tylko wystarczy z tymi... Dobra, z tym co mam, dobra, to nieważne, to wracamy tam. Mam nadzieję, że więcej duchów mi się, kurwa, nie pojawi. Aha. Jest od razu zejście do niego, tak? No to tyle dobrego, miło z twojej strony. I wygarczyku. Co nie, no... Z mojej strony będzie trochę mniej milej, bo cię planuję oszukać. Wróciłeś. Mam serca i oczy. A teraz przysięgaj. Gdy dam ci to, co przyniosłem, uwolnisz to miejsce. Nie tak szybko, czarowniku. Albo dotrzymasz słowa, albo twoja zemsta nigdy nie zostanie zaspokojona. Zaufam ci. Niech cienie wrócą w ciemność. Niech szaleństwo znajdzie ukojenie. Niech to, co umarło, zostanie pogrzebane. Zrzekam się władzy nad tym miejscem. A teraz daj mi coś przyniósł. Jesteś głupcem! Nie można oszukać umarłych! Chciałeś obrabować mnie z mojej zemsty, więc podzielisz los tamtych złodziei! Się wjebałem, ole on ma oręż jakiś pojebany! Ojejoj, no... Cholera, no może z tymi... Może jakbym wziął inne narządy, to by się to inaczej skończyło. Teraz nie wiem, czy ta klątwa zejdzie. Znaczy jak pokonam chyba ducha, który ją narzucił, to kurwa zejdzie chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem, mój plan to jest igni jak coś. Więc nie będzie tu dynamicznej walki, ponieważ jak nie uderzy tak mocno, że się popłacze, to... To się popłacze. Spróbujmy się z nim pobyć też trochę. Na koniec może, tak? Oj, blokuje. Dobra, padł. Powinno być po robocie. Oj, mamy ostatnie akta szpitala. Zobaczmy, co te akta mają w sobie. Aneks do karty choroby pacjentki 14. Rysunki pacjentki potwierdzają hipotezę o schizofrenii. Bijące z nich okrucieństwo bez wątpienia ma źródło w wydarzeniach z dzieciństwa. Silna trauma ustalić. I dominująca matka skrzywiła umysł tego biednego stworzenia. Pacjentka zostanie skierowana na zabiegi. Postanowiłem zwiększyć też dawkę mojej mieszanki ziół. Zdaje mi się, że prócz skutków leczniczych wyzwalają one w ludziach prawdę. A prawda nas wyzwoli. Okej, dobra. No to mamy wszystkie... Notatki z tego dworzyszcza, czy tam, o kurwa, szpitala, nie chcę zejść, bo tam skrzynia mi się podświetlała. Ale mam takie dziwne przeczucie, że oni i tak umrą, że jak się nie udało oszukać ducha, to oni i tak jakoś umrą. A, tu kolejny akta szpitala. Okej. No nic, to są te same. Coś mi tak mówi, że to nie może im się upiec. I nie, że jestem mściwy i że nie chcę, żeby im się upiekło. Po prostu tak coś mi tak kurczę podpowiada, że to nie może się tak pięknie dla nich skończyć. Dobra, no żyją niby. Niby żyją. Zniszczyłem ducha nilfgaardzkiego żołnierza. Dzięki ci, wiedźminie. No tylko jak zostać ukarani? Zdjąłem klątwę, ale winni muszą zostać ukarani. Co chcesz zrobić? Zaprowadzę was do Laredo. On was osądzi. Tylko nie do niego! Nie! Nigdzie nie pójdziemy! Milcz. Nie wiem, czy... Stać! Kogo targasz? Zbrodniarzy. Niech Laredo ich osądzi. Zabieraj się stąd. Stróż prawa się znalazł. Goście, jak miło. Przyprowadźcie ich do mnie. Powspominamy stare, dobre czasy. To może ta babka. No mi odpowiada coś takiego. No bo to by było trochę, wiecie. No za to, co oni tam odwalili. I to tak naprawdę, no... Idziemy zabijać potwory!
dzięki ich zasługom to miejsce stało się, jakie stało, przeklęte. No kara jakaś musi być, no bo to nie ma. Nie ma, że boli. Ale to będzie tyle w tym odcinku. Troszkę się nabiegaliśmy, kurde, trochę się powywaliłem parę razy. Może kilka, może paręnaście, może kilkanaście, nie wiem, nie chcę liczyć. W każdym razie, no, miło mi było. To był czwarty odcinek. I do zobaczenia za dwa dni. Miłego dzionka, miłego wieczorka. Jak piszecie matury, to powodzenia, wierzę w was. Ja je pisałem rok temu. I jakoś tam poszło. Chociaż jak piszecie matury, to nie wiem, czy oglądacie gameplay w sumie. Ja nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie, no, jeszcze raz. Adios, miłego dzionka, miłego wieczorka i cześć!